Noworoczne postanowienie? Oglądać je w każdą sobotę. Noworoczne postanowienie Greenów w Wielkim Mieście. W soboty od 16:30 w Disney XD. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z radością. Kolejny rok razem z Play. Jesteście z nami? Tak! Pomagajmy razem dzięki aplikacji Play 24. Już teraz, nawet z domu. Za każdą waszą płatność lub doładowanie. W aplikacji Play 24. Play przekaże wsparcie orkiestrze. Pomagamy! Dzięki wam to będzie piękny finał! Wspierajmy razem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dzięki Play 24. Najlepiej ocenianej aplikacji. Play. Chłopaki, w pizzerii jest... Tylko nie to! Niech mi ktoś pomoże! Pożar! Pożar? Pożar? Pożar! Halo! Halo! Co? Babciu? Nie słyszę cię! Oddzwonię! Jak to wszystko się skończy? No nie dowiemy się tego bez ciebie! Lego City. A co ty zrobisz? Co sprawia, że Domestos jest nie do zatrzymania? Higiena, świeżość, piana, ochrona przed kamieniem i połysk. Wielozadaniowa kostka toaletowa. Domestos, nie do zatrzymania. Pantene. Marka odżywek numer jeden na świecie. Wykorzystuje siłę formuły Pro-V, by włosy były 100% silniejsze. Wypróbuj naszą maskę. Gładkość jak po wyjściu od fryzjera. Już od pierwszego użycia. Poczuj różnicę, zobacz różnicę. Pantene. Lenor sprawia, że moja pościel jest tak świeża. Nowe zapachy Lenor zmieniają moje łóżko w oazę świeżości. Kojącą łąkę pełną dzikich słoneczników. Egzotyczny raj. Poczuj świeżość, która trwa nawet przez cały tydzień. Czuję się świetnie, gdy otula mnie Lenor. Z nowym magazynem LEGO Ninjago Legacy. Dwie figurki LEGO, Mistrz Wu i Garmadon oraz karta z kolekcji LEGO Ninjago. W środku epickie pojedynki i legendarne misje LEGO Ninjago Legacy. Ach, kolejny dzień tygodnia. Chyba trzeba będzie posprzątać. Pełen obowiązków. Powinniście teraz pomagać. Wydoić krowy, naprawić płotę, zaorać pole i znów wydoić krowy. Kto? Dzisiaj idę do szkoły wcześniej. Masa zajęć. Bardzo ważne. Da roboty, 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 roboty. A to jest jaki tydzień? Nareszcie weekend! Ale super sprawa! Będzie niezły czat i zabawa! Poczuj ten rytm! Pomożecie? Weekendy w Disney XD! Spider-Man powraca! Jego pajęczy zmysł jest pod ostrzałem, bo pojawiło się dwa razy więcej złoczyńców. Trzymaj się, Spider-Manie! To dla ciebie drobnostka! Dasz radę! Błagam, weź się w garść! Jeszcze chwileczkę... Ej, Spider-Man! Spider-Man! Dobra, może faktycznie przyda mu się pomoc. Zaraz! Czy to Spider-Girl? Dajesz, Spider-Manie! Nie wątpiłem w ciebie ani sekundy! Marvel Spider-Man w Disney XD! Poznajcie Luz! Zagubioną... Gdzie ja jestem? W sowim domu. Luz pragnie zostać wiedźmą. Prawdziwa szkoła magii! Z małą pomocą przyjaciół... Jestem Ida, sowia dama! ...oraz... Króla demonów! ...spróbuje spełnić swoje marzenie. No i masz, dziadzie! Sowi dom. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 16:30 w Disney XD. Dzieciak kontra kot.
Dzieciak kontra kot. Poszukiwany kup. Nie, no bez takich. Co to za jakieś spuszczanie do góry? Tato, a kup znowu nie trafił. Pewnie kot coś namieszał z rurami. Na razie to ty namieszałeś. Zobacz, jaki smytaśny kocurek. Tylko bezmyślny kosmita mógłby coś takiego brzydkiego powiesić. Pan kot nie próżnował. Oj nie, na pewno nie próżnował. To pewnie będzie centrum dowodzenia na czas inwazji. Patrz, koty już się szykują do ataku. Przepadliśmy. Nie ma mowy, zniszczymy całe centrum i wszystkie zapasy, zanim zdążą w ogóle wystartować. Dennis, do głównego pomieszczenia! W centrach handlowych przeważnie są mapy! Enedwerabe, bum! Kochane krasnale, przywitajcie się z nowym kolegą, to Monsieur Maupisfont. Ogromny z niego wierci pięta i chojrak, ale za to doskonale gra w bridge'a. Siad mego ogrodu, Berton Burger, i dostaw wreszcie niezwaniu kota tej nieszczęsnej dziewczynki. Dość tego, doniosę na tego dręczyciela zwierząt, a co mi tam? Mam nadzieję, że 3 dni solidnego kicia nauczą cię, że skuterowi trzeba wymieniać wodę częściej niż raz na tydzień! Już dobrze, skuterku wróbelku mój. Ten zły, niedobry pan nie skrzywdzi cię, bo będzie teraz gnił za kratami! Huligan, pastwi się nad bezbronnym, biednym kocięciem? Już tam idę, kotku, pędzę! Nie moje begonie! Co się dzieje? Co to za zamieszanie? Ej, po co ja właściwie pytam? Go! Ark Diamond, służba ochrony zwierzaków. Witam! O, biedny kotek nieszczęśny. Wszystko w porządku. Nic się nie bój, Bak jest przy tobie. Wszystko będzie dobrze. No co? Myślisz, że jesteś twardy, co? Zobacz, co mu zrobiłeś z futrem! Tydzień w odosobnieniu i może nauczysz się dobrze traktować koty. Moment! Nie możesz zamknąć mi syna! Co powiesz na karę w zawieszeniu? A ode mnie i tak dostaniesz laban. Najpierw odsiadka. Ciekawe, a może powinienem zadzwonić do burmistrza i spytać, czy faktycznie masz prawo aresztować ludzi od tak bez policji? Dobra, tym razem masz szczęście, śmieciu. Ale będę cię obserwował i to dokładnie! Jak cię znów przyłapię na dręczeniu tego nieboraka, to cię zamknę za kratami i połknę klucz! I tak właśnie prawdziwi mężczyźni postępują z chuliganami. Do domu, kup! Od teraz masz szlaban na wszystko. Ale to nie moja wina! Kot ma ochotę zagrać ostro. Kup! Mało dzisiaj szkód wyrządziłeś? Marsz do pokoju i od teraz już masz podwójny szlaban na wszystko! Orzeł w klatce do papuszki! Orzeł w klatce do papuszki! Wydostałeś się z centrum dowodzenia? Dennis! Zgłoś się! Szybko, czas ucieka. Musimy wrócić do tych jego tuneli. Znalazłem wejście. Kojarzysz pomnik w parku? Tylko no, wstyd się tam znów pchać. Wejdę pod fontanną dla ptaków u Manso. Lepiej nie. Zatłuczy nas, jak się tam pojawimy. Na placu zabaw jest jeszcze wejście. Tam pójdziemy. Dennis, uważaj!
Mam cię, ptaszku! Teraz cię zapuszkuję, śmieciu! Odechcę ci się gnębić, koty! O, biedaczku, ty mój słaby, bezbronny! Bak się zajmie tym niedobrym chłopcem, o nic się nie martw! Już więcej nic nie zrobi! To kot! Czekaj, zadławił się czymś czy co? Nie, no gdzie tam, pewnie znowu ściemnia. A jeżeli to naprawdę? Jak padnie, to co będzie nasza wina? I potem ten wariat obrońca zwierząt nas zapuszkuje! Naciśnij mu na żołądek, mocno! Nic nie martw, kotku. Obiecuję ci, że oprawcę twego dosięgnie twarda łapa sprawiedliwości wściekłego baka. No to tylko została fontanna u starej Manson. Kotku, a kup jest w telewizji. W dzisiejszym programie najbardziej poszukiwani przestępcy Woodsville. Strzeżcie się tych dwóch nicponi. O, tylko nie to! Są ścigani za pastwienie się nad zwierzęciem typu kot. Ha! I co teraz, Merton Burger? Twe dni są policzone! Stać! Nawet piekielny ból w stawach nie powstrzyma mnie przed pościgiem! Gaz do dechy! Dopadniemy tego urdipołcia i stłuczemy pasem! Nie możemy dać się zapuszkować, no bo kto jak nie my zatrzyma inwazję! Dennis, wyjdź mnie za rękę! Mamy was, dranie! Teraz dosięgnie was tęga dłoń Pana Sprawiedliwości! Ej, tylko uważaj na begonie! Moje krasnale! Dlaczego ci wszyscy twardzi faceci są tacy walnięci? A co ty tu robisz? Przecież masz szlaban! Najpierw źle się zachowujesz, a potem się dowiadujesz, że się jeszcze źle zachowujesz na mieście! Młody człowieku, koniec! Masz od dziś potrójny szlaban! No, tego to już ta kobieta nie może na ciebie zrzucić. Najpierw demolujesz mi trawnik, potem mordujesz moje krasnale. Jeśli myślisz, że załatwimy sprawę polubownie, to... Muszę już lecieć. Na razie! Wszędzie cię szukaliśmy, cwaniaku. Niszczenie mienia prywatnego, liczne rozwoje na drogach. Do tego zamknąłeś burmistrza za to, że nie wymieniał żółwiowi wody. Pan się nie przejmuje. Syn w sumie nic takiego nie zrobił. A temu dowalimy jeszcze za zaśmiecanie. Podziękujemy Bakowi za zatrzymanie inwazji.
Nie. Ojej. Poznajcie Luz. Zagubioną... Gdzie ja jestem? W sowim domu. Luz pragnie zostać wiedźmą. Prawdziwa szkoła magii. Z małą pomocą przyjaciół. Jestem Ida, sowia dama. Oraz... Króla demonów! Spróbuje spełnić swoje marzenie. No i masz, dadzie! Sowi dom. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 16:30 w Disney XD. Co jest lepsze od jednego odcinka Greenów w Wielkim Mieście? 5 odcinków! Noworoczne postanowienie? Oglądać je w każdą sobotę! Noworoczne postanowienie Greenów w Wielkim Mieście. W soboty od 16:30 w Disney XD. Kocie! Mówią, że kto się lubi, ten się czubi. Oddawaj pada, to moje! A może jest odwrotnie? Twój kot to tak naprawdę kosmita, który chcecie unicestwić! Kto się czubi, ten się lubi? Kocie! Weź coś zrób! Tak czy siak, ci dwaj muszą się lubić wprost, zabójczo. Bida! Dzieciak kontra kot. Od poniedziałku do piątku o 10:00 w Disney XD. Brylantowy kot. Tatusiu! Gdzie się podział mój diadem? Statek obcych na 12:00! Straciłem kontakt wzrokowy! Rozdzielmy się! No nie, nowy samolot! Cześć, Fiona! Wiecie, moja pra-pra-pra-ciocia zrobiła sobie coś w plecy, jak tańczyła tango. Będę się nią zajmowała przez cały tydzień. Ej, no to ekstra! Co tym razem kombinuje fioletowa zmora? Znów kłopoty? Widziałaś to, co tam niósł? To urządzenie do zaciemnień. Spokojnie, Fiona, nic się nie martw, załatwię go. Ej, no, i tylko ty się będziesz dobrze bawił? Nie rozkąd, ja tylko nie chcę, żeby coś ci się stało. Co takiego? Myślisz, że sama sobie nie umiem poradzić? Nie, to znaczy, skąd? To znaczy, no wiesz, kot potrafi być niebezpieczny i... Fiona! Chodź tu, dziecko, natrzesz mi palce! Słuchaj, może pojeździmy potem na desce? A co jak sobie złamie paznokieć? Przykro mi, Kup. Będę zajęta. Będę się opiekowała starą ciotką. Cały tydzień. Panie kocie, idziemy z tatą kupić nowy diadem. Jedziesz z nami? O, taki mi się podoba, taki tatku. Bo wiesz, skarbie, myślałem, że kupimy ci nowy diadem w tamtym miłym lombardzie. Ej, kto wyłączył słońce? To niewątpliwie zaćmienie. Nic się nie martw, córuś. Tatuś obroni. Mam nadzieję, że się, panie kocie, nie wystraszyłeś. Ja nic nie rozumiem. Dlaczego Fiona jest na mnie zła?
Bo może ona, wiesz, chce, żebyś wszedł jej z oczu. Okradziono sklep jubilerski w centrum. Złodzieje zabrali wartościowe brylanty. Zeszło się to w czasie z zagadkowym miejscowym zaćmieniem słońca. Miejscowe zaćmienie? Ja nie mam wątpliwości, to kot znowu coś ściemnia. Niestety nie ma żadnych świadków zdarzenia. Kamery w sklepie zarejestrowały jednak dwie sylwetki podejrzanych. Mili. Tatuś! Jeśli znajome są wam te postaci, dzwońcie od razu na policję. Dodzwoniłeś się do Fiony. Zostaw wiadomość. No cześć, Fiona, hej, siemasz. No bo właśnie gonimy kota i pomyślałem, że tak, no wiesz, może chcesz z nami, jeżeli masz czas. No ale pewnie nie masz, więc... Hej, Kup! Pobudka! Skradzione brylanty, świeże kocie ślady. Skup się na naszym zadaniu. Jestem skupiony. Zobacz, są ślady. Na pewno poszedł tam. To są naprawdę bardzo świeże ślady. Uważaj, kot może szykować zasadzkę. Fiona wiedziała, że to ja dzwonię, dlatego nie odebrała. Było sobie zastrzec numer. Stary, zdecyduj się. Albo ratowanie świata, albo dziewczyna. O, cześć. Nie zauważyłem cię, wiesz? Ja sobie tak ćwiczę. Cześć, jestem Denis. Wcześniej cię tu nigdy nie widziałem. Czy ty jesteś nowa w mieście? Jestem Estelle. No i siedzę w ławce za tobą na fizyce. W zasadzie to na każdej lekcji za tobą siedzę już od pierwszej klasy. Ojej, musiałeś mnie nie zauważyć. No to ten... Do zobaczenia znowu na fizyce. Znaczy, do zobaczenia, jak się odwrócę. Bo wiesz, ja też obserwuję ptactwo. O, ale to nie jest lornetka, to noktowizor. O, rozumiem, że ty podglądasz sowy. Chętnie bym się umówiła z takim wytrawnym ptasim podglądaczem jak ty, Denis. Nie, poczekaj. Ja nie podglądam ptaków. Ja śledzę strasznego, potwornego kota. Potworne koty to duże zagrożenie dla ptaków. Ja ci pomogę go znaleźć. Nic się nie martw. W grupie zawsze raźniej. Fiona? Ja myślałam, że to kot. Fiona! No, cześć, Denis. Nowa koleżanka? Jestem Estelle. Pomagam Denisowi znaleźć potwornego, strasznego kota, co łazi tu po lesie i wyjada jajka z gniazd. Nie zaprzątaj sobie głowy tym paskudnym kotem. Zaraz go dopadnę. Nie, ja go dopadnę. Nie, coś mi się nie wydaje. A mnie się wydaje. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak, tak, tak! Muszę odnaleźć brylanty i je zwrócić. No chyba, że chcę, żeby zamknęli tatę. Trzeba oddać skradzione klejnoty i to szybko. Chyba, że chcę, by moja córeczka dorastała w poprawczaku. Z taką ogromną maszyną to może zaciemnić całe miasto. Koty świetnie widzą w ciemnościach. Dokonają inwazji, zanim ktokolwiek w ogóle zdąży zareagować. Nie ma mowy, nie pozwolę im na to! Kocie! To tu się chowa ten wstrętny, potworny kot? Czekaj, nie wchodź tam! Nie ma tam nic ciekawego! Ojej, Denis, wiesz, bardzo ładnie naśladujesz godowy taniec żurawia słodko-błotnego. Nie ruszaj się stąd! Spróbuję poszukać łącznika światła! Kup! Łap! Daj, ja się tym zajmę! Zostaw, też potrafię! No puść, ja chcę tylko wyłączyć! W tym noktowizorze. Dzięki, Estelle. Do zobaczenia w szkole. Ja też lubię biegi przełajowe. Poczekaj! Idziemy na zakupy, kochana? Go!
Gadaj, gdzie schowałeś brylanty? Musimy to wyłączyć i to szybko. Poważnie mówisz? Daj, zobaczymy. Spróbuj tak! Uwaga! Uratowałaś mi skórę. Rozumiem, że jednak cieszysz się, że razem działamy. No pewnie. Przecież specjalnie zostawiłam ci wiadomość na sekretarce. Dzwoniłeś? Praciocia zabrała mi telefon, żeby nie budził jej dzwonkiem, kiedy śpi. O, mamy towarzystwo na 10 godzinie. Umiałbyś powtórzyć tamten manewr? Jasne. Się mną opiekować, ale możemy sobie za to pomagać. Wiesz, Fiona, wtedy powiedziałem, że może ci się stać coś złego, bo widzisz, ja cię jednak trochę lubię. Miło. Ja, no wiesz, ja też cię lubię. Fiona, czy odniesiesz ze mną klejnoty do jubilera? Tak, Kup, zgadzam się. O, zdecydowanie lepiej się dzisiaj czuję. Jeszcze kilka dni i będę zupełnie... Oberton Burger! Moje plecy! Na kolejne 2 tygodnie będę uziemiona! No dobra, tatuśku, o ile faktycznie nim jesteś. Gdzie są brylanty? Myślisz, że mnie prześwietlisz? Oddawaj kamienie albo szlaban na ciasteczka przez cały rok! Dobre wieści! Anonimowy, uczciwy człowiek zwrócił jubilerowi wszystkie drogie kamienie! A teraz wracamy do naszego programu. Szpiedzy w rodzinie, szpiedzy w twoim bloku. Bardzo się cieszę, że owieczka, która zabłądziła, jednak postanowiła się nawrócić. Ja też się cieszę, tatusiu. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International, SDI Media Polska. Reżyseria Artur Kaczmarski. Dialogi Tomasz Robaczewski. Wystąpili Brygida Turowska-Szymczak, Mieczysław Morański, Beata Wrąbkiewicz, Monika Pikuła, Janusz Wituch, Mateusz Narloch, Hanna Kinder-Kiss i inni. Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z radością. Kolejny rok razem z Play. Jesteście z nami? Tak! Pomagajmy razem dzięki aplikacji Play 24. Już teraz, nawet z domu. Za każdą waszą płatność lub doładowanie. W aplikacji Play 24. Play przekaże wsparcie orkiestrze. Pomagamy! Dzięki wam to będzie piękny finał! Wspierajmy razem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dzięki Play 24. Najlepiej ocenianej aplikacji. Play. Chłopaki, w pizzerii jest... Tylko nie to! Niech mi ktoś pomoże! Pożar! Pożar? Pożar? Pożar! Halo! Halo! Co? Babciu? Nie słyszę cię! Oddzwonię! Jak to wszystko się skończy? No nie dowiemy się tego bez ciebie! Lego City. A co ty zrobisz? Jak to się dzieje? Tak to się dzieje, kiedy w T-Mobile masz Xiaomi Redmi Note 9 za złotówkę z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie. To smart okazja, by zadbać o siebie. Ma to sens. Chcesz, by twoje ubrania były czyste i dłużej wyglądały jak nowe? Wypróbuj nowość. Żel do prania Cocolino z Care Serum. Nowy żel do prania Cocolino Care usuwa zabrudzenia. Dba o kolory. A dzięki Care Serum pomaga utrzymać kształt ubrań. Cocolino. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. Przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci.
Co sprawia, że Domestos jest nie do zatrzymania? Higiena, świeżość, piana, ochrona przed kamieniem i połysk. Wielozadaniowa kostka toaletowa. Domestos, nie do zatrzymania. Zaufaj Oral-B, marce szczoteczek najczęściej używanej przez dentystów na świecie. I odkryj zaawansowaną pastę do zębów, która dzięki technologii Active Repair pomaga odbudować dziąsła i szkliwo w 2 tygodnie. Pasta Oral-B Pro odbudowa dziąseł i szkliwa. Mocne zęby w zdrowych dziąsłach. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy podwójny. Zaufaj Head & Shoulders. Głęboko oczyszcza i zwalcza swędzenie, przetłuszczanie i łupież. Włosy do 100% bez łupieżu. Head & Shoulders. Szampon numer 1 w Polsce. Czy wiesz, że po każdym spuszczeniu wody zapachy osiadają na miękkich powierzchniach? A potem unoszą się w powietrzu, więc długo je czujesz. Dlatego Ambipur proponuje odświeżacz do łazienek. Naciśnij mocno i zobacz, jak działa. W przeciwieństwie do odświeżaczy, które maskują brzydkie zapachy, Ambipur stale oczyszcza zarówno powietrze, jak i powierzchnię łazienki. Tak, by zapachy te nie wróciły przez 45 dni. To się nazywa odświeżona łazienka. Oddychaj z radością. Z nowym magazynem LEGO Ninjago Legacy. Dwie figurki LEGO, Mistrz Wu i Garmadon oraz karta z kolekcji LEGO Ninjago. W środku epickie pojedynki i legendarne misje LEGO Ninjago Legacy. Phineas i Ferb relaksują się dzięki gigantycznej bańce. Interesujące. Uwaga, ruszamy z basenowym przyjęciem w trasę. Ej, wiecie co? Możemy kierować wiosłując w przeciwną stronę do wybranego kierunku jazdy. Brzmi antyintuicyjnie, ale zgoda. Ej, Ferb, cała naprzód. Teraz będzie wyboiście. Ulica wyboista. Przed nami ulica zygzakowata. Wow, ulica pętowa. Całkiem zabawne. Zostań z nami i oglądaj Phineasa i Ferba w Disney XD. To idealne miejsce na relaks. Odetchnij świeżym górskim powietrzem. Zero czasu na relaks, Louis! Eddie, Louis i Moe to 3 robale-ziomale. Z moim egzoszkieletem jestem superbohaterem. Które stawiają czoła najstraszniejszym stworom. O, cześć wam, frajda, co nie? Gotowi? Zabój to! Czasem bywa trochę nerwowo. Muszę stawić czoła ślimakom, na co mnie stać? To znaczy na co? Przybijesz im piątkę? Robale-ziomale. Weekendy o 8 w Disney XD. Poznajcie Luz. Zagubioną... Gdzie ja jestem? W sowim domu. Luz pragnie zostać wiedźmą. Prawdziwa szkoła magii? Z małą pomocą przyjaciół. Jestem Ida, sowia dama. Oraz... Króla demonu! Spróbuje spełnić swoje marzenie. No i masz gadzie! Sowi dom. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 16:30 w Disney XD. Dzieciak kontra kot. Dzieciak kontra kot. Tajemniczy satelita. Tu napisali, że to jakiś stary satelita, o którego istnieniu wszyscy już zapomnieli. Tatku! O, racja! Zgoda na wycieczkę. Tak się cieszę, że idziemy z klasą do Miejskiego Centrum Nauki. Będzie wspaniale! Jeszcze nigdy nie widziałam żadnych urządzeń z kosmosu. Nie masz czego żałować. Oh.
dobra na nerwy. Jak to u mnie stresuje? Tylko tutaj mogę odpocząć od codzienności. Nie ma kota, ani starej pani ma. Dzieciaki, to jest stara pani... To znaczy pani Manson. Od dziś będzie was torturować, znaczy uczyć, dopóki panna Branigan nie wróci ze zwolnienia. Jeszcze jeden wybryk i będę zmuszona. No a skoro już chyba absolutnie każdy nauczyciel na zastępstwie nie dał sobie z wami rady, z bólem serca musiałem desperacko łapać się tego zła, które mi zostało. Lorn, odpuść sobie, z tą babką się nie zadziera. Tyle, że tym razem moja poduszka pierdziuszka jest tutaj, kociarzu. Skocz otworzyć okno, Berton Burger! Berton Burger! Przestań mrugać! Przeszkadzasz reszcie klasy! Jak dalej będziesz tak pajacował, to zostaniesz po lekcjach. Będziesz mógł się pożegnać z wymarzoną wycieczką do Miejskiego Centrum Nauki! Widziałeś to? Nawet nie wiesz, jak przeogromną mi radość sprawiłeś! Muszę się odstresować. Mrożony jogurt! Panna Branigan, co za miłe spotkanie. Wygląda pani dość, tak szczerze, trochę na bardzo zestresowaną. Czy to aż tak widać? Zawsze, kiedy jestem zestresowany, wyjeżdżam na ryby. Nic mnie tak nie relaksuje, jak delikatny szmer tataraku. Rzeczywiście, musi być miło. O! Błagam, powiedz, że to praca domowa z historii średniowiecza. Stara pani Manson nazywa to dyscypliną z dawnych lat. O, i co jeszcze? Zgniatacz kciuków? Wie pan, gdzie można kupić? A! Wracaj pan tu! Jak pan śmiał uwolnić mojego więźnia? Kot! Najpierw stara pani Manson, teraz kot. Po co w ogóle wychodzić z domu? Czemu przyszedł za tobą do szkoły? Chyba jednak nie chodziło mu o mnie. Jedzie z Mili na wycieczkę? Chyba wiem, który eksponat w Centrum Nauki przyciągnął uwagę tego łysego szczura. Mówisz o tym satelicie. Ale dlaczego? Może pójdziemy go spytać? No, widzę, że mój uciekinier ma wspólnika! W takim razie cała klasa ma karę! No przecież to nie moja wina! To wszystko przez tego nicponia Berton Burgera! Kup już po tobie! Dyrektor Dilegard? Zostałem ukarany za bieganie po korytarzu. Brachol? Ciebie też wsadziła do kozy? Nie, po prostu mi się nudzi. Dlaczego nie może pan się jej pozbyć? Jest pan dyrektorem! Nie potrafię się sprzeciwiać starej pani Manson. Była moją nauczycielką, jak byłem w waszym wieku. Niestety, do tej pory mam koszmary! O! Napije się pani wody, pani Manson? Na pewno pani zaschło w gardle. Myślisz, że jak będziesz się podlizywał, to cię wypuszczę? Zobaczymy, Berton Burger! Miejmy to za sobą! I nadal masz karę, słodkowodny Lizusie! Warto było spróbować. Muszę was na chwileczkę przeprosić. Macie się nie odzywać. Nie ruszajcie się, dopóki nie wrócę z toalety. Tak! Dobra, musimy dogonić wycieczkę. Dzieciaki, czekajcie, proszę. Weźcie mnie ze sobą. To dla ciebie. Już dobrze! Trzymaj się! Tylko nie panikuj! Wiem, że tam jesteście! Berton Burger! Ah!
do szkoły, łapserdaki! Zawsze była taka przerażająca? O nie, chyba żartujesz. Im starsza, tym łagodniejsza. Auć! Wcale nie było tak źle, prawda? Dobrze, tak, racja, było strasznie. Ale jak to się mówi, mogło być gorzej. No na przykład... Doskonale widać to na planszy numer 12a. Anomalia orbity jest wyrażona w matematycznym pewniku, który daje nam trajektorię przedmiotu. Jestem pewna, że każdy z was rozpoznaje w tym równaniu newtonowskie prawo powszechnego ciążenia, które głosi, że każdy odbiór we wszechświecie... I właśnie tutaj anomalia orbity jest wyrażona w matematycznym pewniku, który daje nam trajektorię przedmiotu. Właściwie jest to ogólne prawo fizyczne bazujące na empirycznych obserwacjach. Nadszedł moment, na który wszyscy czekali. Oto przed wami tajemniczy satelita. To nie jest ziemski satelita. Wszędzie rozpoznam te twoje kocie urządzenia. Dzień dobry, kochana Mili! Wracaj, wyliniały złodzieju! Poszedłeś za mną taki kawał drogi? O, jesteś takim wiernym kotkiem. Ale tutaj nie wolno przyprowadzać kotów. Ciii. O, dlaczego zawsze przychodzą tabuny dzieci i starsze panie? One wcale nie chcą się uczyć, one chcą rozwalać. Dobra robota. Czymkolwiek było to dziwaczne kocie urządzenie, już go nie ma. Pani Manson, w tej chwili zwalniam panią z obowiązków zastępcy nauczyciela. To tyle, co chciałem powiedzieć. Omal nie utonęłam. Gonił mnie wściekły niedźwiedź. Spadłam z klifu. Naprawdę bardzo dziękuję. A, nie ma za co. Spojrzałam na swoje życie z innej perspektywy. A od dzisiaj uczenie rozwydrzonych dzieciaków będzie dla mnie jak dzień w spa. Cieszę się, że wróciłam. Kup, przez miesiąc zostajesz po lekcjach za zamieszanie w centrum naukowym. Podejdź tu i napisz: nigdy więcej nie będę niszczył cennych urządzeń z kosmosu. 10 000 razy. Ha, więcej czasu w szkole to mniej przygód z kotem i starą panią Manson. Dla mnie to żadna kara, to nagroda. Co jest lepsze od jednego odcinka Greenów w Wielkim Mieście? 5 odcinków! Noworoczne postanowienie? Oglądać je w każdą sobotę! Noworoczne postanowienie Greenów w Wielkim Mieście. W soboty od 16:30 w Disney XD. Kocie! Mówią, że kto się lubi, ten się czubi. Oddawaj pana, to moje! A może jest odwrotnie? Twój kot to tak naprawdę kosmita, który chcecie unicestwić! Kto się czubi, ten się lubi? Kocie, weź coś zrób! Tak czy siak, ci dwaj muszą się lubić wprost, zabójczo. Bingo! Dzieciak kontra kot. Od poniedziałku do piątku o 10:00 w Disney XD. Thank you.
Jesteśmy blisko Twojej rodziny w codziennych chwilach. Dbamy o każdego z Was. O tych odważnych i tych wrażliwych. I o tych, którzy codziennie wnoszą radość w nasze życie. Szauma pielęgnuje codzienne chwile. Nowy CIF spray do łazienki. Czyści i nie pozostawia chemicznego zapachu. Więc możesz oddychać swobodnie. Pożegnaj silne chemikalia. Witaj piękno. Chcesz, by Twoje ubrania były czyste i dłużej wyglądały jak nowe? Wypróbuj nowość. Żel do prania Cocolino z Care Serum. Nowy żel do prania Cocolino Care usuwa zabrudzenia. Dba o kolory. A dzięki Care Serum pomaga utrzymać kształt ubrań. Cocolino. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. Przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci. Miliony ludzi ufają Head & Shoulders. Głęboko oczyszcza i zwalcza swędzenie, przetłuszczanie i łupież, co udowodniono klinicznie. Włosy do 100% bez łupieżu i w 100% czysty umysł. Head & Shoulders. Szampon numer 1 w Polsce. Co skrywają morskie głębiny? Tajemnice składników Old Spice Deep Sea. Oszałamiającą świeżość, dzięki której osiągniesz dokładnie to, czego pragniesz. Leżę na fortepianie. Bokiem. Zapachnij świeżością, człowieku. Jak to możliwe? A tak, bo w T-Mobile Samsung Galaxy A42 5G za złotówkę, a w zestawie ze smartwatchem aż 300 zł taniej. To smart okazja, by żyć aktywnie. Ma to sens! W pizzerii jest... Tylko nie to! Niech mi ktoś pomoże! Pożar! Pożar? Pożar? Pożar! Halo! Halo! Co? Babciu? Nie słyszę cię! Oddzwonię! Jak to wszystko się skończy? No nie dowiemy się tego bez ciebie! Lego City. A co ty zrobisz? Trwa wyprzedaż Hyundai. Dynamiczny Hyundai i20, nowoczesny Hyundai i30 oraz elegancki Hyundai Tucson z sumą korzyści do 16 tysięcy złotych. Sprawdź wyprzedaż w salonach Hyundai. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z radością. Kolejny rok razem z Play. Jesteście z nami? Tak! Pomagajmy razem dzięki aplikacji Play 24. Już teraz, nawet z domu. Za każdą waszą płatność lub doładowanie. W aplikacji Play 24. Play przekaże wsparcie orkiestrze. Pomagam. Dzięki wam to będzie piękny finał! Wspierajmy razem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dzięki Play 24. Najlepiej ocenianej aplikacji. Play. Znowu bawili się na zewnątrz? Wypróbuj Persil Dysk dla higienicznej czystości. Usuwa uporczywe plamy, a nawet niewidoczne cząsteczki brudu. Dla higienicznej czystości. Nowe Persil Dysk. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Podążaj za mną i odkryj miękkość i zapach natury. Nowy Sealam Naturals, nasz pierwszy wegański płyn zmiękczający. 99% składników pochodzenia naturalnego. Poczuj zapach inspirowany naturą i miękkością. Ciesz się życiem z nowym Sealamem Naturals. Zapach, który pokochasz. Małe jest piękne. Ja się tym zajmę. Dzisiaj jest Dzień Ojca, więc zrobię wszystko z twojej listy zadań. A ty możesz się położyć i zrelaksować. Serio? Dzięki, Smyku. Ty teraz dostaniesz ode mnie bardzo wyjątkowy prezent, tatku. Babskie popołudnie tatusia z córeczką w domowym spa! Brzmi świetnie, cukiereczku. No i skończyły się chwile relaksu. Zobaczmy. Wyrzucić śmieci, odkurzyć, skosić trawnik. O, rety. Sprzątnąć łazienkę. Trzeba było to przeczytać, zanim się zgłosiłem.
Obiecałem tacie, że przez cały dzień nie będę mu wchodził w drogę. Był zaskoczony. To chyba wszystko, co mogę zrobić, żeby tata był dla mnie bardziej wyrozumiały, jak wysadzę w powietrze składzik albo podpalę sypialnię przez tego... Kot! Rzuć ten pistolet! Zanim zmyjemy maski majonezowo-keczapowe, zrobimy sobie delikatne złuszczanie na skórka. Kup, przyznaj się, co tam robisz? Nie przyjmuj rąk z miski i zrelaksuj się! Wybacz, kruszynko. Gdzie się podział ten laser? Po co temu głupiemu szczurowi zabawkowy statek kosmiczny? Szczegółowo wykończony. Jest w pełni wyposażony. Rany! Nagle się powiększył! To nie rakieta się powiększyła. My zrobiliśmy się mali. Panie Kucie! Pomożesz mi wybrać lakier dla tatusia? Róż tropików? Blask cytrusów? No. Czerwień rubinu? A może szalony fiolet z brokatem? Ale zapuściliśmy trawnik? Najwyższa pora go skosić. Uwaga! Hej, kociarzu! Zejdziesz do nas? Potrzebujemy bramkarza! Pewnie nie ma go w domu. Musimy się powiększyć, zanim... Wydarzy się coś takiego! Dziewczyno, luknij na tę kieckę. Błagam, ten krój już dawno temu przeszedł do lamusa. Zdaje mi się, czy to jest zieleń awokado. Też coś, chyba pomylili dekady. Spokojnie! Obiecałem tacie, że wyniosę śmieci i gotowe. Słyszałaś to? Brzmiało jak lecący kosz na śmieci. Może Kup wyniósł go za miasto? Prześlicznie wyglądasz, Berton Burger. No i mamy kolejne zdjęcie do albumu. Najgłupsze wpadki Berton Burgera. Właśnie zaczynam robić 14 tom! Tatku, dlaczego zmywasz swój makijaż? Zdaje ci się, króliczku. Za żadne skarby nie zmyłbym makijażu, który zrobiłaś na mnie. Dobra, musimy iść w tę stronę. Spójrz na ten trawnik. Ma już ponad 10 centymetrów. Szybciutko go skoszę. Ale Kup obiecał, że sam skosi trawnik. Tak, zaraz to zrobię. Hej, tato! O, chyda! Nie wiedziałem, że kot ma taką przetłuszczoną skórę. Odjazdowy makijaż, panie B! Zupełnie jak z lat 70. człowieku! Dobra, może już wystarczy tego koszenia. Przynajmniej w świetle dziennym. Tak! Wracamy do naszego spa! Chodź z nami, panie kocie, pomalujemy tatusiowi paznokcie. Wygląda na to, że pan kot nabawił się pcheł.
Nie martw się, panie kocie, proszek na pchałki powinien pomóc. Jak wrócę, to zajmę się twoimi włosami, tatku. Już nie mogę się doczekać. Koty z kurzu, lepiej pójdę po odkurzacz. O rety, teraz zabiera się za odkurzanie. Przez to wszystko wyjdę na totalnego obiboka. Teraz mamy poważniejszy problem, Kup. Nie chcę już na zawsze być taki malutki. I tak już jestem najmniejszy z całej klasy. Ale obiecałem tacie, że... Kup! Proszę bardzo, panie kocie, od razu lepiej. Teraz muszę się zająć fryzurą tatusia. Dobra, pora się powiększyć. Widzę go. To urządzenie na pewno działa w dwie strony. Jasne, nie ma problemu. Zabierzemy laser gigantycznemu kosmicie. Dlaczego celuję w zabawkowy statek? Dlatego miał tyle elementów. To nie jest zabawka, Denis. To prawdziwy statek kosmiczny. Pewnie zaraz wyceluje w niego laser, a kiedy to zrobi, powiększy go z nami w środku. Wygląda na to, że ten twój laser to złom. Frajer! Kup, zależy nam, żeby laser działał, pamiętasz? Wiesz, jak się tym kieruje? Chwyć za joystick! Zaczyna mi się to podobać. Masz to swoje, kocie! Pokaż, co potrafisz! Nie jest dobrze! Zaraz roztopi ten laser! Chyba, że go powstrzymamy! Przyciąganie! To znaczy... Przyciąganie! Po co kocim kosmitom te wszystkie bajery? Będziemy musieli go jakoś zmusić, żeby to naprawił. Teraz już musisz to naprawić, kocie! Dobra, ustawmy się razem. Promień odbije się od lustra. Kot chce nas wykiwać! Tak! Znowu jestem duży! O nie! Nie na długo! Kup! Wszystko w porządku? Nic mi nie jest, tato. Panie kocie, widzę, że ty też zrobiłeś sobie nową fryzurkę. Mam dla ciebie fantastyczną sukienkę. Wybacz, że zniszczyłem składzik. Nie szkodzi. Wypadki się zdarzają. Zwłaszcza w naszym domu. Dzięki, że wyrzuciłeś śmieci i skosiłeś trawnik. Jestem pewien, że długo będę pamiętał ten dzień ojca. Kup, jesteś jakby wyższy. Tak. Ostatnio rzeczywiście trochę mi się urosło. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International, SDI Media Polska. Reżyseria Artur Kaczmarski. Dialogi Marta Robaczewska. Wystąpili Brygida Turowska-Szymczak, Mieczysław Morański, Beata Wrąbkiewicz, Monika Bikuła, Janusz Wituch, Mateusz Narloch, Hanna Kinder-Kiss i inni.
Co jest lepsze od jednego odcinka Greenów w Wielkim Mieście? 5 odcinków. Noworoczne postanowienie? Oglądać je w każdą sobotę. Noworoczne postanowienie Greenów w Wielkim Mieście. W soboty od 16:30 w Disney XD. W pizzerii jest... Tylko nie to! Niech mi ktoś pomoże! Pożar! Pożar? Pożar? Pożar! Halo! Halo! Co? Babciu? Nie słyszę cię! Oddzwonię! Jak to wszystko się skończy? No nie dowiemy się tego bez ciebie! LEGO City. A co ty zrobisz? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z radością kolejny rok! Razem z Play, jesteście z nami? Tak! Pomagajmy razem dzięki aplikacji Play 24. Już teraz, nawet w domu. Za każdą waszą płatność lub doładowanie. W aplikacji Play 24. Play przekaże wsparcie orkiestrze. Pomagamy! Dzięki wam to będzie piękny finał! Wspierajmy razem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dzięki Play 24. Najlepiej ocenianej aplikacji. Play. Pantin. Marka odżywek numer 1 na świecie. Wykorzystuje siłę formuły Pro-V, by włosy były 100% silniejsze. Wypróbuj naszą maskę. Gładkość jak po wyjściu od fryzjera. Już od pierwszego użycia. Poczuj różnicę, zobacz różnicę. Pantin. Jak to się dzieje? Tak to się dzieje, kiedy w T-Mobile masz Xiaomi Redmi Note 9 za złotówkę z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie. To smart okazja, by zadbać o siebie. Ma to sens. Chcesz, by twoje ubrania były czyste i dłużej wyglądały jak nowe? Wypróbuj nowość. Żel do prania Cocolino z Care Serum. Nowy żel do prania Cocolino Care usuwa zabrudzenia. Dba o kolory. A dzięki Care Serum pomaga utrzymać kształt ubrań. Cocolino. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. Przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci. To, co najlepsze dla skóry dziecka, pochodzi z natury. Eksperci Mustela zbadali niezwykłe właściwości awokado i opracowali delikatny żel do mycia ciała i włosów. Mustela zawiera organiczne awokado, które nawilża i chroni skórę już od pierwszego dnia życia. Odkryj naturalne produkty Mustela, teraz w ofercie specjalnej. Mustela, dostępna w aptekach i drogeriach Rossmann. Kolejny dzień tygodnia. Chyba trzeba będzie posprzątać. Pełen obowiązków. Powinniście teraz pomagać. Wydoić krowy, naprawić płotę, zaorać pole i znów wydoić krowy. Kto? Dzisiaj idę do szkoły wcześniej. Masa zajęć. Bardzo ważnych. Pada roboty. 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 Nareszcie weekend! Ale super sprawa! Będzie niezły czat i zabawa! Poczuj ten rytm! Pomożecie? Weekendy w Disney XD! Świerszczu znowu kombinuje z jedzeniem. Zobaczmy, jakby cię tu wszamać. O nie. Teraz cię mam. Oj, biedny świerszczu. Oglądaj kolejne odcinki serialu Greenowie w Wielkim Mieście.
Greenowie w wielkim mieście. Świerszczu na swoim. Gdy jesteś dzieckiem, dorośli ciągle ci mówią, co ci wolno, a czego nie. Dużo sztorcowania i tak mało zabawy. A ty sobie myślisz, jakby to było mieszkać samemu. Więc tak, opowiem wam teraz, jak to marzenie stało się moją rzeczywistością. Hej, no co? Świerszczu, masz mnóstwo obowiązków i kazałem wam przestać łomatać w te rury. Dobra, dobra, okej, Remi, co teraz? Obowiązki. Może jakaś szama? Świerszczu, może zapomniałeś? Prosiłem, żebyś dzisiaj pomalował płot. Nie zapomniałem, ależ totalnie zapomniałem. Na szczęście miałem asa w rękawie. Cóż, tato, ale to ty zapominasz, że skoro mama wróciła, mam dwoje rodziców, a nie jednego. Więc gdy jeden rodzic każe mi zrobić jedno, mogę zaraz spytać drugiego rodzica o... Nie, rób to tata każe. Dzięki, Nancy. Ale co ty tu porabiasz? Tilly mówiła, że kupiłeś czekokulki. Wrzucasz, mało.